Głos prosił radny pan Mariusz Dobijański. Bardzo proszę. Emeryci, renciści na smętach najlepiej. Bo tam dzieci nie będą mieli. No, tak. Panie przewodniczący, szanowni państwo. Bardzo proszę, panie radny, jeszcze chwileczkę. Szanowni państwo, ja bardzo proszę, bo pan radny będzie chciał teraz skierować kilka słów do radnych, do pana prezydenta i do państwa, myślę też, także bardzo proszę. Dziękuję panie przewodniczący. Myślę, że bardzo wiele argumentów już dzisiaj padło, nie chciałbym ich odpowiadać, ale na kilka pozwolicie państwo, że zwrócę uwagę. Takim motem przewodnim mojego wystąpienia chciałbym, żeby była kwestia zaufania i szczerości wypowiedzi, bo to zaufanie, władza na tym zaufaniu się opiera, panie prezydencie, a szczególnie pan powinien być tego świadomy w sytuacji, kiedy ma pan, nie ma pan większości, którą mógłby pan tak naprawdę pozyskiwać dla każdego swojego pomysłu, a w związku z tym trzeba, panie prezydencie, rozmawiać. I to jest chyba istota rzeczy, bo żeby pozyskać tą większość, to musi pan chcieć rozmawiać i musi pan próbować pozyskać dla swoich pomysłów takimi argumentami, które będą ważkie, które będą istotne i które będą nas przekonywały. A na chwili obecnej tak naprawdę, panie prezydencie, to pana argumentacja opiera się tylko i wyłącznie na jednej kwestii, czyli opiera się na tabelkach, które pan od wielu lat prezentuje, o których pan tak naprawdę wiedział, tak? Skoro o sytuacji finansowej pan wiedział, bo skoro pan prezentował te tabele, to doskonale pan zdawał sobie z tego sprawę, jaka jest sytuacja finansowa i na co nas tak naprawdę będzie stać w tym zakresie. Wyspecjalizował się pan, panie prezydencie, w narzekaniu na kredyty, na pożyczki, na jakieś zobowiązania, tylko że za tym narzekaniem nic wielkiego nie idzie, bo w gruncie rzeczy my powinniśmy działać do przodu, a nie tylko koncentrować się na przyszłości. I chciałbym, żeby pan doskonale zdaje sobie z tego sprawę, że pan przed chwileczką powiedział, nie wezmę kredytu, ale kosztem kogo? Bo ta planowana przez pana podwyżka to jest forma kredytu bez zobowiązań spłaty pozyskiwana od mieszkańców. Bo to przecież my skredytujemy w pewien sposób zaniechania, których dokonał pan w ciągu ostatnich paru miesięcy w zakresie gospodarki śmieciowej. Mówię zaniechania dlaczego? Dlatego, że o kosztach i o zwiększeniu kosztu widzieliśmy wszyscy już bardzo dawno. My mieliśmy okazję o tym dyskutować przy okazji pierwszej i przy okazji drugiej dyskusji, która się odbyła tutaj na sesji Rady Miasta, że będzie taki czas, bo rząd pracuje, bo Sejm pracuje nad zmianami, które będą kosztowne. I wszyscy wiedzieliśmy doskonale, że trzeba przygotować system obowiązujący właśnie do tego, aby te podwyżki, które będą efektem tych zmian, nie były tak drakońskie, jak pan obiecuje, jak pan tutaj przedstawia. A niestety są drakońskie, panie prezydencie. Mówi pan, że radni mieli możliwość zaproponowania panu rozwiązań, którą mogę pan wdrożyć. To ja chcę panu tylko przypomnieć. W marcu, w lutym nawet, tutaj mi Krzysztof podpowiada, w lutym organizowaliśmy konferencję prasową, na którą pan był zaproszony. Chcę panu też przypomnieć, że chcieliśmy tą konferencję zorganizować w Urzędzie Miasta, tylko pan powiedział, że ta konferencja kosztuje, znaczy wynajęcie sali kosztuje 300 zł. Dziękuję panie prezesie spółdzielni mieszkaniowej, zrobiliśmy konferencję za darmo w sali spółdzielni mieszkaniowej, bo na urząd miasta nie było nas stać, na tą salę nie było nas stać, żeby 300 zł zapłacić tutaj panu za to, żeby przedstawić propozycję zmian w zakresie systemu gospodarki śmieciowej. Pan na tą konferencję nie przyszedł. Mało tego, pan nie wysłał nawet jakiegokolwiek urzędnika, a chcę panu powiedzieć, że na tej konferencji myśmy przedstawili 7 filarów, na których powinien opierać się system gospodarki śmieciowej. Pan zrealizował w gruncie rzeczy jeden z tych filarów, pierwszy. Myśmy go nazwali edukacja i tutaj pełna zgoda. W zakresie edukacji, panie prezydencie, robi pan jako urząd dużo. Wszelkie akcje związane z plakatami, ulotkami, z informacją w internecie w zakresie edukacji nie będę panu tutaj zabierał zasług, bo jest to robione.
Ale nie zrobił pan nic więcej, bo choćby nawet już mówiąc o systemie i uszczelnieniu systemu, o którym pan sam wspominał na sesji Rady Miasta, nie zostało zrobione nic. Jest zapowiedź, że może w grudniu. Pozostałych 6 filarów, nie chcę tu prezentować ulotki, chociaż mógłbym, zachęty, motywacje, bioodpady, powszechność, wyłączność, jakość segregacji, reorganizacja w zakładzie utylizacji odpadów, tak żeby zwiększyć mobilność i możliwość funkcjonowania i realizowania przez niego zadań, czy choćby kwestia referendum w zakresie współspalania. To były propozycje konkretne, panie prezydencie, które myśmy na tej komisji, na tej konferencji przedstawiali, na którą pan nie przyszedł, bo przecież pan nie korzysta z rad radnych miasta w żaden sposób. I na koniec, panie prezydencie, bo strasznie boli sytuacja, w której mieszkańcy, którzy panu zaufali, którzy pana wybrali, przychodząc na sesję Rady Miasta, słyszą: idźcie sobie pod Sejm, bo tam jest właściwy adres. Tutaj są podejmowane decyzje. To my decydujemy o tym, w jakim, jakie koszty będą ponosili mieszkańcy. My tu musimy podjąć tą decyzję, która jest trudna. Nie Sejm. Sejm swoją pracę wykonał. Pracę, o której wiedzieliśmy. I wiedzieliśmy, jakie będą skutki tej pracy w Sejmie. A pan w ogóle się do tego nie przygotował. Nie chciał pan słuchać naszych rad. Nie chciał pan słuchać tego, co panu proponowaliśmy ładnych kilka miesięcy temu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Odnośnie tego, o czym pan radny powiedział i tych propozycji dotyczących tego, co się działo na konferencji prasowej, przyznam się, że no, oczekiwałem, tak jak mówiłem wcześniej, jakiejś propozycji w formie uchwały, ale w odniesieniu do tego, co państwo tam prezentowali, bardzo proszę, panie kierownik. Uczestniczyłam w tej konferencji prasowej. Bardzo jestem postawiona w takiej sytuacji, że muszę jakby być komentatorem tego, co się działo. Najlepiej by było, gdyby no jakby wszystkie kwestie były wyjaśniane twarz w twarz. Natomiast oczywiście tą konferencję obejrzałam, wysłuchałam. No i mam... To są tak jak moje osobiste, z mojego doświadczenia zawodowego, moje uwagi co do tego, co państwo poruszyliście na tej konferencji. Konferencja była podzielona na takich 8 bloków. Edukacja ekologiczna. Nie wiem, czy ja to właściwie przeczytam, bo to takie notatki, które powstały w trakcie odsłuchiwania. Zachęta i motywacja, motywowanie mieszkańców miasta do tego, żeby usprawnić tą gospodarkę odpadami, bioodpady, firmy i przedsiębiorstwa, to takie moje skrótowe hasła, reorganizacja ZUO, jakość segregacji, nie, ZUO siedzę, 5 punkt, tak w skrócie napisałam, a zamówienia in-house, to jest ZUO, to było zamówienia in-house. Jakość segregacji, reorganizacja ZUO i paliwa, spalanie odpadów, tego paliwa RDF czy pre-RDF, czy współspalanie odpadów w naszym przedsiębiorstwie energetycznym. Co do edukacji ekologicznej, to już bym nie chciała się odnosić, bo to już w tej kwestii zostało to powiedziane wcześniej. Zachęta i motywowanie. Obsługując cały system, my jako miasto Siedlce, i to mamy w swojej usłudze, wyposażamy wszystkie nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów, zarówno odpadów zmieszanych, jak i segregowanych, i wyposażamy w worki do zbierania odpadów poszczególnych frakcji, oprócz zmieszanych, w zabudowie jednorodzinnej. Wydaje nam się, że takie dostarczenie tych pojemników i worków na poszczególne posesje bardzo ułatwia prowadzenie i zbieranie odpadów. My to mamy w swojej usłudze i oczywiście ta kwestia wyposażenia wpływa na koszty odbierania odpadów, bo w kosztach odbierania jest wyposażenie nieruchomości w pojemniki. W związku z tym z naszej strony jest to taka pewna zachęta, bo mieszkaniec po prostu ma już dostarczone wszystko i całe instrumentarium do tego, żeby tą segregację prowadzić.
Jeśli chodzi o worki, tam była kwestia tego, czy te worki dostarczane są bezpłatnie, czy one są płatne. Była sugestia do tego, żeby za te worki nie pobierać opłaty. My te worki dostarczamy na poszczególne posesje w ramach usługi bezpłatnie. My w ciągu roku przekazujemy mieszkańcom ponad 500 tysięcy worków, więc jest to taka liczba worków, którą gwarantuje. Gdyby było zapotrzebowanie na więcej, więcej wtedy rozdajemy. W trakcie trwania usługi ilość worków dostarczana na posesję jest równa ilości worków, liczbie worków, która jest odbierana z danej posesji. Natomiast jeśli właścicielowi nieruchomości brakuje tych worków, to nasi wykonawcy udostępniają te worki w swoich siedzibach również bezpłatnie. Była mowa o dopłatach, o domowych zgniatarkach, o różnych gadżetach, które by dopingowały mieszkańców do wzmożenia segregacji odpadów. Tak, to jest wszystko jak najbardziej, ma to wpływ, ma to jakby rzuca się w oczy. Natomiast my jesteśmy związani dochodami z tym, co mamy, z tymi środkami. Przekazujemy to, co jest w ramach naszych możliwości finansowych. Co do tych zmiatarek, bardzo fajny pomysł, tylko po prostu no, w takiej sytuacji jakby no, taki trochę niemożliwy. Nie tyle niemożliwy, ile no, trudny do zrobienia. Natomiast ja w swoim segregowaniu odpadów jako zgniatarki używam własnej nogi. Po prostu rzucam jakieś opakowanie na ziemię i to po prostu depczę. Ja tak robię, bardzo fajny pomysł, tylko po prostu kwestia środków finansowych. Także to bym się odniosła do punktu drugiego. Później był następny, to były bioodpady. Chyba o tym mówił pan Jacek Paluszkiewicz. Chyba mówił o odpadach w trakcie tej konferencji prasowej. Frakcja zbierania bioodpady zostały wyodrębnione jako frakcja, którego zbieranie mamy obowiązek w momencie trwania umowy w latach 2017-2019. W związku z tym rozporządzenie w takich sytuacjach pozwalało na to, żeby takiej frakcji nie zbierać w trakcie trwania umowy, tylko dopiero jak skończy się umowa, wprowadzić tą frakcję. My, gdybyśmy chcieli wprowadzić tą frakcję, to musielibyśmy zmienić umowę z naszymi wykonawcami, bo oczywiście ta frakcja jako wyodrębniona frakcja, musielibyśmy dostarczyć pojemniki i płacić koszty odbierania, więc jakby na tą frakcję musiałby być dokonany nowy przetarg na odbieranie tej frakcji odpadów. Ponieważ rozporządzenie pozwalało nam przesunąć obowiązek zbierania bioodpadów do końca trwania tej umowy, czyli do końca tego roku, tak też zrobiliśmy. Natomiast bioodpady jako frakcja będą zbierane od 2020 roku w pojemnikach koloru brązowego i specyfikacja w ogłoszonych przetargach nieograniczonych zbieranie frakcji bioodpadów uwzględni. Później firmy i przedsiębiorstwa. Takie decyzje zapadły, że zbieramy już wcześniej, czyli wtedy, kiedy ten system powstawał i tworzył się, że obejmujemy tylko naszym systemem mieszkańców miasta, dając możliwość przedsiębiorcom innym utrzymanie się na rynku. W tej chwili sytuacja na rynku jest bardzo niestabilna, jeśli chodzi o gospodarkę odpadami i kwestia, bo jakby intencją omawiania tego punktu było, że to uszczelni system. Natomiast gdybyśmy objęli ten, musielibyśmy oczywiście wszystkie nieruchomości przedsiębiorców wyposażać we własne pojemniki. To by się przełożyło na koszty,
ale my od przedsiębiorców odbieralibyśmy prawdopodobnie tylko i wyłącznie odpady zmieszane, ponieważ odpady frakcji papier, tworzywa sztuczne, metale i szkło, które są wytwarzane w trakcie działalności gospodarczej, nie są odpadem komunalnym i przedsiębiorca, firma może zrobić z nim to, co ona chce. To znaczy przekazać tam, gdzie jest najtaniej. Te frakcje, które powstają u przedsiębiorców, są najczęściej frakcjami bardzo dobrymi, bo są bardzo czystymi. W odróżnieniu od opakowań, które stanowią odpady komunalne. W związku z tym są jakby chętniej brane przez recyklerów i za jakby korzystniejsza sytuacja wtedy cenowa jest dla przedsiębiorcy. Także jest jakby trudno oszacować, czy objęcie systemem przedsiębiorców uszczelniło, wpłynęłoby nam na wzrost poziomu recyklingu, czy raczej by nam wpłynęło na obniżenie, bo zwiększałaby się tam frakcja odpadów zmieszanych. Dlatego po analizie i po przemyśleniach tutaj osób, które się zajmują gospodarką odpadami komunalnymi, stwierdziliśmy, że dopóki ta sytuacja na rynku odpadowym jest taka niestabilna i taka zmienna, my będziemy obsługiwać mieszkańców, żeby wykonywać tą usługę należycie. Natomiast przedsiębiorcy mają obowiązek podpisywania umów z przedsiębiorcami, którzy działają na naszym rynku i my tylko kontrolujemy, czy przedsiębiorcy takimi umowami się mogą okazać. Jeszcze niektóre gminy, które przejęły te systemy, jakby mają kwestie jeszcze do wyjaśnienia, ponieważ jeśli przedsiębiorcy są w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi, to dla nich również obowiązują maksymalne stawki opłat, które można na nich nałożyć. Tak jak mieszkańcom, jak jest, są określone są wartości maksymalne stawki opłaty dla jednego mieszkańca. Przy naliczaniu opłaty od mieszkańca ta maksymalna stawka wynosi 33,86 zł i większa być nie może. Tak samo dla przedsiębiorców na pojemniki też jest ustalona ta maksymalna stawka. Czasami bywa tak, że z przetargu wychodzą kwoty takie, że stawka na pojemnik z przetargu wychodzi większa niż ta maksymalna stawka, która jest określona ustawą o utrzymaniu czystości i porządku. Niektóre gminy to poruszają, jest to kwestia też rozważania przez prawników co do tych pojemników na poszczególne frakcje. Ja już nie będę o tym mówić, natomiast no, wymaga to pogłębionej analizy, czy to rzeczywiście jest w interesie miasta objąć systemem również przedsiębiorców. A można to zrobić w każdym momencie, taką uchwałę Rada Miasta może podjąć i wtedy my będziemy również obsługiwać przedsiębiorców. Dziękuję. Nie wiem, czy ja dalej jeszcze... Dziękuję bardzo.